Hejka, chciałabym Wam opowiedzieć, jaką niesamowitą relację można mieć z Maryją. Jest ona mi szczególnie bliska, jest moją patronką z bierzmowania, noszę ją na medaliku oraz mam szkaplerz maryjny. Jednym z powodów jest to, że Maryja była człowiekiem i kobietą. A kto lepiej zrozumie kobietę niż druga kobieta? Była też matką Pana Jezusa i utarło się takie stwierdzenie, że jest także naszą mamą. A to oznacza, że jest moją mamą i Twoją mamą. I tak jak mama, chce się o nas troszczyć. Dlatego chce być obecna w naszym życiu. W tych trudnych i w tych dobrych chwilach. Wtedy, kiedy jest nam ciężko i czujemy się sami, najlepiej jest się uciekać do mamy. I tak samo w tym przypadku. Najlepiej jest się udać z pomocą do Maryi, która zawsze przyjdzie. Przyjdzie do nas z nadzieją, że to nie koniec i że jeszcze będzie lepiej. To ona chce nam pomóc kroczyć w drodze do świętości, w drodze do Jezusa. Sama przyszła przez tą ścieżkę i doskonale wie, że nie jest ona łatwa. Że często się tam napotyka cierpienie i trudności, które ciężko przezwyciężyć. I właśnie w takich chwilach zwątpienia jest, żeby nas podnieść na duchu i nas dalej prowadzić. Dlatego warto jest dbać o relacje z nią, tak samo jak codziennie dbamy o relacje z Bogiem i z Jezusem, tak aby w codziennych modlitwach pamiętać o Maryi, w szczególności jeśli chodzi o różaniec, bo to naprawdę przekozacka modlitwa, która w niesamowicie krótkim czasie przynosi ogromne efekty i łaski i to jest wręcz niepojęte, jak to jest możliwe. To już się zaczęło w Kanie Galilejskiej, kiedy tak po ludzku zobaczyła, że parze młodej zabrakło wina dla gości podczas wesela i nie czekała, aż ktoś podejdzie ją poprosi o pomoc, tylko sama wyszła z inicjatywą i poszła prosić Jezusa o pomoc, który ją oczywiście wysłuchał, no bo jest jego mamą. Więc naprawdę Maryja ma niesamowicie orędowniczą moc. Jest też niesamowitym wzorem dla wszystkich, jako chrześcijanka, kobieta i matka. To ile ideałów można czerpać z jej postawy, zaufanie i oddanie się Bogu w całości oraz siłę, którą ona w sobie miała, krocząc przez drogę swojego życia. To naprawdę musiało być ogromne cierpienie widzieć swojego syna, który umierał w tak okrutny sposób, ale nie wycofała się, nie zwątpiła, tylko trwała do końca i była dla niego wsparciem. I właśnie tak samo od nas się nigdy nie odwróci i będzie nam dawała tą siłę, którą sama dzielnie reprezentowała przez całe swoje życie, abyśmy i my mogli kroczyć drogą do świętości i kiedyś móc tą siłę przekazać drugiemu człowiekowi. Na koniec została wynagrodzona, została w niebo wzięta i właśnie nas też chce prowadzić drogą do zbawienia. Nie zapominajmy o tym. Pamiętajmy o Maryi na co dzień, bo ona na pewno o nas pamięta.